Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy placek po zwójnicku. Jest to placek ziemniaczany przełożony kapustą, sosem czosnkowym i kotletem drobiowym. Bardzo, bardzo smacznie. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowywania tego pysznego dania. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Na początek ugotuję sobie kiszoną kapustę. Tu mam kilogram kiszonej kapusty, lekko wypłukanej. Zalałam ją wodą, do tego dwa liście laurowe, 3 małe kulki ziela angielskiego i około 5 kulek pieprzu. Do tego jedna łyżka jarzynki. Gotujemy do miękkości. Dwie cebule pokroiłam i przełożyłam na patelnię. Teraz wleję olej, doprawię ją solą i podsmażę na złoto. Dodam jeszcze szczyptę pieprzu. Do garnka z kapustą przekładam całą podsmażoną cebulę. Zrobimy zasmażkę. Na patelnię przełożyłam 2 łyżki mąki, do tego kawałek masła i podsmażamy. Do kapusty, do której dodaliśmy już cebulę, tutaj lekko przemieszam. Dodamy zasmażkę i będziemy energicznie mieszać. Kapustę należy zagotować i doprawić do smaku solą, pieprzem albo jarzynką. Można ewentualnie dodać trochę maki. Więc zagotowujemy. Piersi z kurczaka przecinam wzdłuż, powstają 2 kotlety i zaraz je ubiję. Kotlety ubijamy. Jeżeli są zbyt grube, należy je ubić, ale nie cienko. Takiej średniej grubości. O proszę, takie kotleciki. I to wszystko zabierzemy na działkę, albo jak będziecie wyjeżdżać, wcześniej sobie uszykować i tam będziemy smażyć. I podamy ciepły obiad. Do przyprawienia mięsa użyję sól, czosnek granulowany i papryka słodka. Tak więc porządnie przyprawiamy. Przygotuję panierkę. Do jajek wleję odrobinę mleka. Następnie wszystko rozmieszam i będę panierować nasze kotlety z kurczaka w jajku, bułce tartej i odłożę je do pojemnika. Przygotujemy sobie ciasto na placki ziemniaczane. Tutaj mamy uszykowane kilogram ziemniaków, 1 cebula. Do tego od razu 2 jajka. Dodamy sól, bo ja to wszystko zmiksuję. Zamykamy i miksujemy, aż ziemniaki się utrą. Do tego około 3 łyżki mąki. Jeszcze chwilę pomiksuję. Ciasto już mamy gotowe. Ciasto na placki ziemniaczane mamy gotowe. Na początek usmażymy kotlety. Patelnia się rozgrzała. Wlałam olej i teraz smażę kotlety. Kotlety bardzo ładnie się smażą. Proszę zobaczyć, jak to pięknie wszystko wygląda. Temperatura jest naprawdę duża w patelni. Trzeba uważać, aby nie przeholować z ogniem. Kotlety ściągłam z patelni.
olej, który był na patelnię, wylałam, patelnię wytarłam suchymi ręcznikami papierowymi i nalałam nowy olej. Teraz będę smażyła placki ziemniaczane. Placki również bardzo pięknie się smażą, nie przywierają do patelni, patelnia jest żeliwna, to więc naprawdę rewelacja, rewelacyjnie się smażą. Placek już mam usmażony, reszta placków się smaży, tak więc tutaj mamy kotlety usmażone, kapusta podgrzana, sos czosnkowy. I jak układamy? Na pewno tego placka musimy przeciąć na pół. Tak, bardzo chrupiące. Bierzemy ozdobny talerz, jeżeli chcecie podać na zwykły, to może być zwykły talerz. Dół przypieczony kładziemy na talerz, sos czosnkowy, porcja kapusty. Tak rozgnieciemy, porządny kotlet, znowu sos czosnkowy i tutaj ta druga strona placka, tą wypieczoną górą do góry i dociskamy. Może być śmietana, może być sos czosnkowy, natka pietruszki. No i nic więcej nie trzeba, placek po zbójnicy. Przepyszny, rewelacyjny. Polecam Państwu wypróbować ten rewelacyjny przepis. Tak wygląda placek w przekroju. Ja go przekroiłam. Proszę zobaczyć. Wspaniały, wysoki placek. No i jeszcze spróbujemy. Ale cudo. Przepyszny, wspaniały. Kotlet jest dobrze wysmażony, mięciutki w środku, chrupiący na zewnątrz. Bardzo pięknie się upiekł na tej patelni. Placki również. Do tego kapusta, sos czosnkowy. Polecam Państwu taką kompozycję, bo jest naprawdę przepyszna w całości. Można użyć śmietany, oczywiście, jak Państwo wolą, ale ten sos czosnkowy przygotowany według własnego przepisu jest również rewelacyjny. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny.